Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny odcineczek seria Elm Creek. Nie było dosyć długo tutaj tej serii, ale czekałem po prostu, bo z jednej strony czekałem na aktualizację, a z drugiej strony czekałem również na DLC. Tak więc dzisiaj troszeczkę pokaz maszyn. Akurat tak się złożyło, że maszyny te wszystkie tutaj u mnie są na gospodarstwie, nie musiałem za nie zapłacić idealnie, bo już zacząłem żniwa, tak więc na przykład prasowanie to nie będę musiał robić własnym sprzętem, tylko wypożyczonym. Szczerze mówiąc, jestem nawet zainteresowanym kupnem najprawdopodobniej dwóch maszyn z tego zestawiku, tak więc za chwilę to sobie przetestujemy. Tutaj jeszcze resztki TMR-u, jeszcze tam troszeczkę zostało, ale to sobie później po odcinku wrzucę na przyczepę. TMR-u, który był wcześniej ukręcony, on tam leżał sobie po prostu na ziemi. Dobra, tutaj sobie zostawimy ten ciągniczek. Pyk, no i lecimy z... No nie wiem, czy może od prezentacji, może nie zaczniemy. Aha, no jeszcze kilka rzeczy. Trzeba tutaj powiedzieć, co się w międzyczasie działało tutaj. Jak tam krówki. No jeszcze trochę tego TMR-a tutaj można by dorzucić, ale zakupiłem pole numer 31. Planowałem kupić pole 57, ale chciałbym mieć troszeczkę więcej kasy na koncie. Zresztą tego sorgo jeszcze mi zostało z ubiegłego roku. Tak sobie pomyślałem, może będę miał tutaj misję, kontrakt na te sorgo. Tak więc sobie też tak troszeczkę tutaj tego sorga capnę. Tak więc elegancko. Już widzicie, podświetlone są dwa kontrakty na jęczmień. Tutaj wymucony jęczmień na 53. No już mam na 52 kontrakt. Jeszcze gdzieś tam, już nie wiem, dwa takie mniejsze. No tu można pokazać na 65. Tak więc te kontrakty też wreszcie uruchomione. Kombajn będzie tutaj, nie będzie miłosierdzia, będzie non-stop tutaj w polu jeździł. Albo swoje pola obrobię najpierw, a później kontrakty i tak w kółko i naokoło. Tak więc być może nawet on w tym roku 50 godzin tutaj już wyrobi i będzie do sprzedania. Być może, bo on ma już 30 godzin, dobrze mówię? 30, no dobra, tutaj nie wyskakują godziny, a on ma już 30 godzin, tak więc elegancko. No i fajnie, cieszę się bardzo. Tak jak mówiłem, skończyłem, dzisiaj już muciłem tutaj jęczmień, tego jęczmienia dosyć dużo jest, ale mam jeszcze jęczmień zeszłego roku, tak więc, no bo świnie jednak cały czas rotuje i tam aż tak dużo nie jedzą, jak mi się wydawało. W każdym razie, dodatkowo, oprócz aktualizacji, no wyszło jeszcze dzisiaj, która dzisiaj jest premiera. Tak dzisiaj, znaczy w momencie, kiedy będzie publikowany ten odcinek, to będzie już dostępne DLC Vermeer. No i tutaj mamy wszystkie te maszyny wchodzące w skład tego DLC. I tak jak powiedziałem, jestem zainteresowanym kupnem co najmniej dwóch maszyn. A jakich? No to być może w przyszłości się zorientujecie. I od czego by tutaj zacząć? Na pewno od tej samojezdnej maszyny belującej, bo to jest naprawdę dosyć ciekawa rzecz i chyba taka gwiazda tego DLC. Zresztą ona, ta maszyna ma swoją kategorię, zobaczcie, tutaj ma swoją kategorię i jak to widzicie, 200 koni mechanicznych, nie ma tutaj żadnych tak naprawdę, oprócz tego, że koła możemy sobie zmienić, kolor felg, no to tam nie ma żadnych takich jakichś tutaj dziwnych rzeczy, że można sobie zmieniać. Ustawienia kół, szerokie opony, powiem wam, że ta maszyna w ogóle jest bardzo szeroka, wiecie, amerykańska firma, taka szeroka, prasa też, te koła, takie balony, to wszystko jest takie dosyć szerokie tutaj. Tablice rejestracyjne nic nie będziemy tutaj zmieniać, ale jak widzicie, moc 200 koni mechanicznych, tutaj 48 km na godzinę przelotowa taka prędkość, no i 18 km na godzinę to jest praca w polu. Z tego co mi się wydaje, standardem dla pras generalnie jest 17, czyli ona tutaj troszeczkę szybciej sobie jeździ, ta maszyna. No, zbiornik to jest 4000 litrów, ale to tak tutaj troszeczkę Farming Simulator 22 inaczej to jest, bo tutaj w zależności jaką sobie ustawimy średnicę bel i tutaj od najmniejszej, czyli 125 cm do 180 cm, czyli do tej największej, jeżeli chodzi o belki okrągłe. No i cena jest dosyć duża, bo kosztuje 150 tysięcy euro, nie, przepraszam, to tyle ja mam,
Właśnie się zdziwiłem, bo ona powyżej 200 tysięcy kosztuje. 214, no jest dosyć droga, ale i tak na pierwszy rzut oka pomyślałem sobie, o naprawdę to jest drogie i nie wiem, czy to bym chciał mieć. Tyle tylko, że do pracy z tą maszyną nie potrzebuje ciągnika, nie? Bo zawsze prasę musi ciągnąć ciągnik jakiś, tak więc gdyby można by tutaj wziąć pod uwagę, że tutaj no nie będziemy musieli używać ciągnika do tego. Dobra, i zaczniemy od tej maszyny. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ja sobie wyjadę nią przed szereg troszeczkę. Dobra, pyk. Jak w środku wygląda? Może to was zainteresuje na samym początku. Jak wszedłem po raz pierwszy, no to miałem takie wrażenie, o, to prawie jak w kombajnie, tylko że headera nie mam. I troszeczkę niżej jest, nie? Fajnie to wygląda rzeczywiście. Elegancko, chociaż mam takie zastrzeżenia troszeczkę do wykonania, nie wiem, czy to tego modelu, czy coś takiego, ale zobaczcie, on tutaj jest taki kanciasty mocno, nie? Jak gdyby, nie? W innych maszynach tej firmy nie zauważyłem takich rzeczy. No akurat może tutaj nie ma jakichś takich takich przypadków. No tutaj jest troszeczkę, no nie wiem, w każdym razie tak słabo chyba wykonany. Tak mi się wydaje tutaj. No dobra, dużą zaletą tego ciągnika, znaczy ciągnika, no właśnie, będę cały czas mówić ciągnik najprawdopodobniej, jest to, że on, zobaczcie, ta maszyna w miejscu nawraca, tak więc promień skrętu jest tutaj imponujący. I to jest naprawdę bardzo szeroka maszyna, jeszcze jakbym tutaj szerokie te koła rzucił, to zobaczcie, jak sobie podjadę tutaj i stanę przed tym ciągnikiem, to zobaczcie, jaka to jest sytuacja. To jest potężna maszyna, szczerze mówiąc. I z tego, co zauważyłem, bo troszeczkę się dowiadywałem na temat tej firmy, tutaj takie zastrzeżenie jest, jeżeli chodzi o farming, że ta maszyna, ona robi szersze belki niż te, które są w standardzie, jak gdyby, farmingowym, tak? W rzeczywistości, tak więc szkoda, że nie było takiej możliwości, że Giant tutaj nie wrzucił sobie jeszcze dodatkowej wielkości bel. Takiej, wiecie, już jest fajnie, Farming Simulator 22, mamy różnego rodzaju wielkości bele, jeżeli chodzi o wielkość, o objętość, tak więc tutaj one powinny być szersze jeszcze, te belki. Tak mi się wydaje. No więc polecimy sobie, bo tutaj, jak mówiłem, już jest pole wymucone. I przejedziemy się, zobaczymy jak ta prasa działa. Ona ma tu jeszcze różne ciekawe rzeczy. Nie ma żadnej chyba opcji. A, dobra, najpierw sobie ustawimy, tylko tak. Ja chcę ustawić duże belki. Ja to będę sprzedawał, będę ładował. Chyba zrobimy sobie tak, że będą to duże belki. Czym nie wiem, jak ta druga prasa. Dobra, tutaj sobie. Z racji tego, że to testujemy, a ja i tak będę. Tylko że ja chcę chyba kupić przyczepę do zbierania. W każdym razie widzicie, do 180. Ja sobie tutaj ustawię na 150. Tylko bo być może później będę musiał to zbierać, a nie chcę. No mam trochę pieniędzy, no to będę kupował jakiś sprzęcik, żeby to zautomatyzować. Więc może będzie inaczej, inna sytuacja tutaj. Oczywiście można ją za chwilę tutaj włączyć, tą prasę. Co ciekawe jest, włącz zrzut automatyczny. Dobra, czyli włączymy sobie zrzut automatyczny. I mamy tutaj licznik bel. Tak więc widzicie, mamy tutaj wielkości z lewej strony, to jest przed resetem. A z prawej to taka opcja, gdzie jest od momentu, kiedy kupimy ten sprzęt, to one cały czas są liczone te belki. A po lewej stronie można, to jest liczba po resecie, a resetuje się Ctrl X. Zresztą tutaj to widać. Dobra, włączymy sobie to. I teraz tak, no ciekawe jest to, że tak zwany ładowacz, tak to jest to określane. On jest tak troszeczkę z tyłu, troszeczkę, nie wiem czy tam widzicie, tam pracuje. W związku z tym, jak gdyby przed, no nie ma tej opcji, tak więc tutaj się troszeczkę trzeba do tego jak gdyby przyzwyczaić. No i jedziemy sobie, ja mówiłem 18 na godzinę to tnie, tak więc moc ma dużą, bo 200 koni, tak więc no tutaj po tych polach to on bryka sobie. W sumie elegancko. Zobaczcie, jaki on jest tutaj po prostu szeroki. Czyli naprawdę
wydaje mi się, że ta maszyna by była fajna na takie, bo ten podbieracz jest bardzo też szeroki. Tak więc przy tych dużych kombajnach, które naprawdę, gdzie te headery mają jakieś potężne, tam słomy naprawdę wyrzuci mnóstwo, to to by się bardzo dobrze sprawowało, bo tutaj podbieracz jest bardzo szeroki, mam takie wrażenie. I nieraz wiecie, jaka jest sytuacja, jak jeździcie z tą prasą, to jak ona jest troszeczkę, ten zobaczcie jaki motyw, jak tutaj się nie jeździ, szaleństwo po prostu. Jak ten podbieracz jest troszeczkę zbyt taki wąski, to nie jest fajnie, bo zawsze gdzieś zostanie z lewej albo z prawej i tak dalej. Tak jak w przypadku tej maszyny, to raczej nie jest, nie będzie to problemem. 7500, mamy tutaj automatyczny tryb rozładunku, tak więc rozładowujemy. Dobra, i lecimy sobie dalej. Tak więc całkiem przyjemnie się tym jeździ. I szczerze mówiąc, chciałbym chyba zakupić sobie tą maszynę właśnie w tym kontekście, kiedy będę miał już takie duże gospodarstwo z bardzo dużymi polami i duże kombajny, to wtedy dlaczego żeby nie? Taka prasa by mi się tutaj przydała. No i to fajnie by wyglądało. Zresztą ona idealnie pasuje jak gdyby do tej mapy. To jest mapa w amerykańskim takim stylu. Oczywiście nie wszystkie te maszyny są jakieś takie amerykańskie czy coś takiego, ale wydaje mi się, że ta marka idealnie by tutaj pasowała i tego typu maszyna właśnie na tą serię na mapie Elm Creek, tak więc elegancko. Dobra, dojedziemy sobie dookoła. Zobaczcie jak on szeroko bierze. Zobaczcie jaka jest sytuacja, ta prasa jest też bardzo szeroka, ona jest o wiele szersza niż obrys ciągnika, tak więc te maszyny tutaj dosyć tak ciekawie, przynajmniej te prasy wyglądają. Dobrze, jak się nazywa ta prasa, przejdźmy do sklepu, może w sumie nawet lepiej tutaj w kategorii sobie pogrzebać, to będzie lepiej to, nazywa się 605N. Mi się wydaje, że w 19 miałem taką prasę, gdzieś pobrałem sobie z modyfikacji i właśnie prasowałem tą prasą 605N. Pamiętam tą nazwę, 605N. No ale dobrze, w sumie to może przejdźmy sobie, bo porównajmy tą prasę z innymi prasami. Bo tutaj będzie, wydaje mi się, że dosyć ciekawa sytuacja. Czyli tu jest na samym końcu ta prasa. W detalach no tutaj niestety nic nie będziemy zmieniali, żadnej konfiguracji. 17 na godzinę, czyli taki standard dla pras, 100 koni i prasuje od 125 do 180 cm, czyli cały przedział, 56 tysięcy kosztuje, tak więc wydaje mi się, że może być nawet bardzo atrakcyjna. Znaczy, ja wcześniej chciałem kupić tą prasę, Kun, ponieważ ona ma też takie same belki, może robić od 125 do 180 cm, też 100 koni, ma bardzo podobne parametry w porównaniu ten Kun do Vermeer. Czyli no, jak tłumaczyłem, dlaczego ten Kun mi się podoba i dlaczego to jest właśnie był mój target, ale później kupiłem prasę po prostu, bo była za połowę ceny. Tak więc, ale chciałem po prostu kupić tego Kuna. Tak więc te wszystkie plusy, które wiążą się z Kunem, można przypisać również tej prasie. I ona jeszcze jest, wygląda jeszcze bardziej atrakcyjnie cenowo, bo tutaj jeszcze 1000 mniej zapłacimy. Tak więc, jeżeli chodzi o to, no to jest bardzo podobna sytuacja. Jaka jest też sytuacja z tym? Zobaczcie, mamy licznik. Zresztą wydaje mi się, że ten licznik został dodany do... Z tym dodatkiem on zostanie dodany do wszystkich pras. Za chwilę to sprawdzę, jak pojadę sobie swoją prasę. Zobaczę jeszcze tą, którą mamy w gospodarstwie, tam podłączę. To chyba będzie taka sytuacja, że po prostu ta mechanika, ten licznik jest po prostu dodawany do wszystkich pras, ale tego jeszcze nie wiem, tak więc zobaczymy za chwilę. Automatyczny zrzut również, tak więc ok. Puścimy sobie podbieracz, pyk, włączymy prasę, ustawiłem sobie szerokość, czyli średnicę na 150, żeby trzymać się właśnie tych 150 cm, bo no, w kontekście tego, że być może będę kupował sprzęcik
w następnych odcinkach, więc dlatego. Włączamy sobie prasę, no i lecimy z prasowaniem. W ogóle jak ona wygląda, to jeszcze, chociaż nie, zanim pracę jeszcze tutaj odpalimy, ja sobie ją odłączę. Ta prasa mi się naprawdę podoba. Znaczy w takim, troszeczkę taki, jak gdyby, może nie taki na jakiś bardzo nowoczesny design, czy coś takiego, ale naprawdę całkiem fajnie zrobiona jest. Mam takie wrażenie, że lepiej jest zrobiona niż ten samojezdna, niż ta samojezdna prasa. Te balony też takie, wiecie, duże. O, zresztą widzicie, wide pickup. To co jest charakterystyczną rzeczą przy tego typu maszyna. Wide pickup, czyli szerokie, czyli tak gdyby najogólniej mówić, szeroki podbieracz. Że będzie mogło szeroko podnieść coś, tak? I to jest właśnie charakterystyką tych pras, że naprawdę to już widać, że one są szerokie w stosunku do ciągnika, tak więc już widzicie, o co chodzi tutaj w tych prasach. No i tutaj to zobaczy, gaśnica, takie elementy, podoba mi się, fajnie wygląda. Nie wiem, czy bym ją kupił z racji tego, że no, w moim przypadku jest teraz tego typu sytuacja, że ja niedawno zainwestowałem w sprzęt zielonkarski. Tak więc i prasę mam, jeszcze owijającą, tak więc no, jak gdyby nie jestem mocno zainteresowany prasą w tym momencie, bo już mam. Mam w sumie nawet dwie prasy. A w dłuższym kontekście, jak gdyby w przyszłości, zobaczymy jeszcze, ale bardziej bym się chyba ustawił na tamtą prasę. Bo to jest samojezdna, wiecie, jest jeszcze taki dodatkowa fajna rzecz. Ale gdybym dalej szukał właśnie prasy, to najprawdopodobniej ta prasa by była. Bo tak jak przed chwilą mówiłem, ona ma te wszystkie cechy, jakie ma również prasa Kuna, a prasa Kun do belekokrągłych to jak gdyby była moją faworytą. W przypadku, kiedy już po prostu kupiłem tą prasę Klasa, bo ona była w promocji, no to wtedy to trochę się zmieniło. Dobra, pyk. Automat nam tutaj opróżni. Fajne te dźwięki, to wszystko dopracowane, elegancko. No i wydaje mi się, że właśnie też tutaj tym dużym plusem jest to, że tu jest po prostu, ona bierze bardzo szeroko. To akurat po tym moim kombajnie, no to tak troszeczkę słabawo nawet wygląda, bo to wygląda jak naprawdę, jak taka niteczka, a tutaj ten podbieracz jest naprawdę szeroki. Ale wydaje mi się, że przy tych dużych, naprawdę dużych kombajnach, kiedy tam te headery są jakieś kosmicznie szerokie i chciałbyś mieć słomę, no to czasami może właśnie być problem z tym szerokim pokosem. No i w przypadku tych pras nie podejrzewam, że będzie właśnie problem ten. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że one mają po prostu bardzo szerokie podbieracze. Tak jest w rzeczywistości. A tutaj jak widzicie, nawet napisy na tej maszynie właśnie mówią o tym. Sprawdzam, czy ten licznik jest też dostępny do każdej innej prasy. No i tak jest. Czyli Giants tak jak mówił, że teraz będzie razem z tym DLC oprócz maszyn dodawał również jakąś małą mechanikę. Czyli na przykład w przypadku Kuboty to jest mod pasażera. Tutaj na przykład w przypadku Vermeer, tak więc mamy licznik Bell. I jak gdyby kilka jeszcze dodatkowych mechanik dochodzi łącznie z tymi maszynami, które wchodzą z DLC. Dobra, następną rzeczą to tutaj sobie podłączymy kosiareczkę. Zaraz zobaczymy, jak ona w sklepie wygląda. I ona jest dosyć ciekawą kosiarką. Gdzie ona jest? Tutaj jest ta kosiareczka. Kosztuje dosyć dużo, bo 49 tysięcy, ale to jest generalnie kosiareczka, które tu jest ten New Holland, nie, to jest Kwerneland, dobra. No i generalnie mamy tutaj podobnego Kwernelanda, tylko umówmy się, on jest troszeczkę taka bidniejsza wersja. Natomiast jak wygląda tutaj na szerokość, to jest tylko 4 metry, a ten ma 6,3, ta kosiarka. No i prędkość tutaj
22 na godzinę na polu, no to jest całkiem ciekawie. My możemy sobie jeszcze jakieś ustawienia, możemy sobie zmienić jakieś tam rzeczy, a generalnie chodzi o koła. Tak więc tyle w temacie. 49 tysięcy dosyć dużo. Czy ja bym chciał ją kupić? Nawet jak gdyby nawet nie. Ja bym jej nie kupował, ponieważ ja już, tak jak mówię, już mam jak gdyby zakup sprzętu dla gospodarstwa tego zielonkarskiego, no to już jest za mną. I moje sprzęty już tam sobie stoją w krzakach akurat. Tak więc jestem bardzo zadowolony z kosiarki, z tego zestawu kosiarek, no bo ona jest idealnie tam jest. Chodzi o ten jeden zrzut, to jest naprawdę fajna rzecz. Ale ta kosiareczka też jest w sumie fajna i to widać taki no solidna konstrukcja, jeżeli chodzi o tą kosiarkę, bo tutaj rama taka potężna. Tutaj zobaczcie, musiałem trochę wygnieść owsa, no bo pojadę sobie na łąkę, kosić tej łąki nie ruszę, co prawda nie wiem w ogóle, czy to jest pierwszy etap, czy ja w ogóle mogę kosić. Tak, mogę, ale to jest dopiero pierwszy etap, ale dobra, powiedzmy, część sobie tutaj wykosimy. Tamte mniejsze pole zaczniemy sobie dzisiaj kosić też, bo chciałem właśnie pokazać, jak ta kosiarka tutaj wygląda. No i ona ma po prostu, odnoszę takie wrażenie, że to jest solidna taka maszyna, tak? Solidna maszyna, 6 metrów, ponad 6 metrów szerokości, dosyć charakterystyczna. W Polsce rzadko podejrzewam, taka konstrukcja jest używana, ale w Stanach Zjednoczonych, owszem, bo widziałem, to swego czasu w 19 Holandem takim jeździłem sobie, chyba tutaj widzę, że w standardzie mamy Kvernelanda. Dobrze, tutaj będziemy musieli rozłożyć odpowiednio tą kosiarkę. Bardzo pyk, ona się w tym momencie rozkłada i jeszcze się przesunie tak fajnie w bok. O właśnie, no i tutaj cały fajny bajer, czyli jedziemy sobie obok łąki, na której zbieramy coś tam. Niestety nie ma żadnych innych ciekawych opcji w tym sensie, że nie może zrzucać jakoś ten pokos na środek czy coś takiego. Bo gdyby było coś takiego, to by było naprawdę fajne. Ale zobaczcie, jak tutaj widać, że no ta rama jest taka solidna i tak, takie mam wrażenie, że ta maszyna, to ona tutaj no na długo może starczyć, co nie? Przynajmniej takie mam wrażenie. Co ciekawie to wygląda konstrukcyjnie. Tak jak mówiłem, w 19. Ej, bo ja wszedłem tutaj. W 19 chyba nie Holandem jeździłem na jakiejś serii. Nie pamiętam. Też można było. Tylko że tam można było joystickiem, przepraszam, myszką chyba nim, tą kosiarką sterować. Nie pamiętam. Tutaj zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Lecimy sobie. Odpalimy ją. 110 koni chyba wymaga, z tego co pamiętam. No i lecimy sobie. No i tutaj chodzi też o prędkość. Bo tym naprawdę tutaj można... tylko, że ciekawe, czy jest tutaj sterowanie na myszkę? Jest. Jest sterowanie na myszkę. No to jest fajna rzecz. Tylko, że przy tego typu koszeniu trawy, no to trzeba mieć trochę doświadczenia, szczerze mówiąc. Ja takiego nie mam, ale widziałem też na YouTubie, jak czymś taką maszyną można popracować. No to poezja wygląda. Jak ktoś ma wprawę i doświadczenie w pracy z tego typu maszynami, no to sterowanie tą kosiarką, objeżdżanie jakichś tam przeszkód, no to jest po prostu poezja. No zobaczcie, ona może przeszkodzić za chwilę z lewej na prawą stronę, czy tam z prawej na lewą, tylko że tutaj trzeba myszką to zrobić. Szczerze mówiąc, troszeczkę albo można to zrobić taki powiedzmy dosyć standardowy układ, czyli ciągnik jedzie z przodu, a z tyłu ciągnę sobie tą prasę, czyli to też można. Tutaj jest, jak gdyby mam troszeczkę problem z tym, że jak wcisnę tą myszkę, to ja naprawdę muszę mocno tam gdzieś przesuwać po biurku, jadę gdzieś tam, mocno przesuwam, żeby z jednego miejsca przeskoczyć z lewej na prawą stronę. Chyba, że to jest przypisane pod jakiś klawisz. Najprawdopodobniej
jest przypisany również pod jakiś klawisz i musiałbym zobaczyć, jaki, czy to jest N. O właśnie, już wiem, czyli KM. KM, to w sumie przypisywanie pod na przykład K i M, to jest w sumie fajnie. To mi się bardziej podoba. I rzeczywiście to na przykład na takich łąkach jak tutaj, to za bardzo nie wiem, czy jest sens używania takiej maszyny. Też nie mam pojęcia, być może, ale są łąki na przykład, gdzie są takie, no powiedzmy, nieregularne kształty, gdzieś jakieś są drzewa, tak jak tutaj, albo na przykład weźcie sobie wyobraźcie, bo tu jest pole, które ma taki kształt bardziej pola golfowego. Tak więc wydaje mi się, że takim maszyną przy pewnym doświadczeniu, większej ilości godzin wypracowanym na tej maszynie, no to można by sobie nawet całkiem nieźle pośmigać. 22 na godzinę i tniesz. Tylko do tego wymagałoby trochę doświadczenia, którego ja po prostu w ogóle nie mam. Ale maszyna mi się podoba. Czy ją bym chciał kupić? Niekoniecznie, ponieważ ja mam aktualnie kosiarkę dosyć drogą, ale ona jest naprawdę do tego, co ja potrzebuję, to jest idealna. Tam jest możliwość zrzucania pokosu na jeden taki duży pokos, na lewo, na prawo. Gdyby ta kosiarka miała takie możliwości, przynajmniej żeby zrzucić pokos na środek, to w sumie spoko można by było. Ale w takim kontekście, że chcę robić kiszonkę, nie? Owijać belki. Tak więc, ale w tym przypadku tutaj, jeżeli bym chciał robić siano, no to dlaczegoż by nie. Kolejna maszynka do przetestowania to zgrabiareczka R2800. Tak to ona się tutaj prezentuje. Nie ma żadnych tam opcji oprócz tablicy rejestracyjnej. 80 koni potrzebuje, szerokość zgrabiania 8,5 metra, szybkość zgrabiania 17 km na godzinę. Czyli w parametrach bardzo podobna jest do zgrabiarki, którą ja mam w tym momencie, już zakupioną. Ona ładnie też jest zrobiona, tutaj hydraulika i tak dalej, to wszystko fajnie wygląda tutaj. Tak więc atrakcyjnie, może niekoniecznie aż tak wygląda cenowo, bo kosztuje 33 tysiące. Tak więc, no powiem wam tak, gdyby w tym zestawie nie było w ogóle Samasza, no to jak najbardziej, ale Samasz wydaje mi się, no jest po prostu niesamowicie atrakcyjny, raz, że cenowo, no bo 8,5 metra za mniej niż 20 tysięcy, no to jest naprawdę rewelacja, bo zobaczcie, kronka tutaj troszeczkę szersza, no ale tutaj dwa razy więcej trzeba zapłacić, no a później już wchodzimy w mega zgrabiarki, ta akurat doszła jeszcze elegancko, co nie? Fajna zgrabiarczka 15-metrowa, ona też weszła właśnie z aktualizacją. Więc w sumie bardziej jestem zadowolony z tej zgrabiarki, niż tam, że w jakimś innym ciągniku jakieś malowanie zostało zmienione. Tam. Dobra, nieważne. W każdym razie ta prasa jest elegancka. Ale to aktualizacja. Natomiast, tak jak mówię, no ja już mam... wydaje mi się, że mój Samasz jest lepszy w porównaniu do tego, Vermeera, ale gdyby nie było Samasza, no to rzeczywiście ten Vermeer by się wtedy tutaj spokojnie wkomponował, ale że jest Samasz, tak więc on tutaj jest królem tych mniejszych pras, tak naprawdę przepraszam, zgrabiarek, tak naprawdę no, w moim przypadku on tutaj wystarczy na bardzo dużo, później już przeskoczę na jakiegoś właśnie giganta, albo na Kuna, albo na tego Klasa, bo wydaje mi się, że to jest chyba, no chociaż z drugiej strony można by spróbować sobie taką maszynę tutaj wymyśleć, no ale to też są duże pieniądze. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o opłacalności, a tak się prezentuje ta maszynka na polu. Fajnie się tutaj rozkłada. 8,5 metra, to jest taka, się nazywa V-Rake, tak się chyba ten układ nazywa. Czyli mamy taka literka V się robi, jak gdyby, tak? I też dużym plusem, praktycznie przy każdych, we wszystkich tych maszynach, jest coś takiego, że one są po prostu solidnie, wyglądają takie, wiecie, jak te
kawał tutaj stali, chociaż te siłowniki takie, no ale to podejrzewam, chodzi o to, że Giants coś takiego tak to tylko ogarnia, ale takie mam wrażenie, że tutaj zgrabiarka, ona tutaj amerykańska waży dużo, nie? Ciągniczek niby wymagania ma, ale zobaczcie w porównaniu tego ciągnika, no to kawał tej zgrabiarki, nie? Dobra, odpalimy, są tu jakieś opcje? Złóż, czekajcie, bo to może niekoniecznie jak włączymy. Nie ma żadnych opcji. Tak więc sobie po prostu polecimy. I tutaj sobie od razu to źle to zrobiliśmy. Bo ja tutaj później będę, za chwilę tu przyjadę. I będę... Oj, zobaczcie jaki szeroki pokos jest. To nie? Właśnie na taki amerykański standard, powiedzmy. Dobra, ja sobie to ustawiłem, tylko że jakoś źle wyłapuję chyba tą szerokość, co nie? Taką wrażenie. Nie wiem, ale to być może ta modyfikacja, bo ona w wielu przypadkach, w przypadku właśnie zgrabiarek, to jakoś tak nie za bardzo sobie radzi z tym. Ale spoko. No i ten pokos jest naprawdę szeroki. On właśnie bardziej by pasował pod te prasy, które mam, co nie? Tak mi się wydaje. No i fajnie to wygląda rzeczywiście. Tutaj te animacje też dosyć ciekawie wygląda. Czy bym chciał ją kupić? No tak jak mówię, w ogóle ja sobie nie wyobrażam rozgrywki bez właśnie prasy Samasza, bo Samasz moim zdaniem zaorał całą konkurencję. Jeżeli tak zdroworozsądkowo patrzymy na parametry tamtej zgrabiareczki, no to z tych podstawowych maszyn, no to na takiej wielkości gospodarstwa, jakie ja mam, no to praktycznie nie ma innej opcji, wydaje mi się. O, tutaj też fajnie, bo w miejscu... A, ta konstrukcja powoduje, że ta zgrabiarka jest... Ona nie jest długa, ona jest... krótka jest. I łatwo też nawrócić mi było tutaj. Nie potrzebowałem jakiegoś tam, wiecie, dużych hektarów, żeby nawrócić. Tylko praktycznie w miejscu też. Jak ciągnikiem objadę, pyk, ona się złoży. Zobaczcie, taki jaki promień skrętu ma ciągnik. No to jest też ten plus, teraz właśnie zauważyłem to. Bo wcześniej jak gdyby nie zwróciłem na to uwagę, a teraz dopiero... O, to rzeczywiście jest fajna rzecz. A nie, to chyba już będzie dobrze, bo widzę, że chyba będzie fajnie. Dobra, lecimy sobie. Została jeszcze nam jedna maszyna do prezentacji, którą znajdziemy w kategorii zwierzęta. Jest to taka dmuchawa do słomy i do siana w sumie okazuje się również. W sumie taka ścielarka, tak? No i ona naprawdę bardzo atrakcyjnie tutaj wygląda. Raz, że cenowo, bo poniżej 30 tysięcy. Mamy tutaj taką opcję z Andersonem, no to prawie 40 tysięcy. I podobna sytuacja Kun. Też mogą wziąć na pokład, powiedzmy, dwie bele tutaj. Tylko nie wiem właśnie, jak to jest ze średnicami, ale wydaje mi się, że to samo. Tylko że one ścielą, powiedzmy, tylko i wyłącznie słomę. Natomiast tutaj można by jeszcze sobie, jeszcze na mapach, które na przykład nie mają triggeru na belki siana, na przykład na belki generalnie, no to proszę bardzo, można by zapodawać krowo, na przykład siano, wykorzystując tą maszynę, więc spoko. I jakie tutaj parametry są, jak widzicie, no tam nie ma jakiegoś tutaj, żadnej konfiguracji, nic nie możemy sobie nic zmieniać, dwie belki, taka waga, tyle, taka moc silnika potrzebna jest, tak mi chyba największa moc jest potrzebna spośród wszystkich trzech, tak? 105 koni. No i ona tutaj sobie stoi. Tak się prezentuje i znowu mam takie wrażenie, że takie, wiecie, kawał, powiedzmy, blachy. Więc nie wiem, jak to będzie tutaj sterowane, trzeba będzie tutaj sobie sprawdzić. Jakie są tutaj opcje? Kierunek lotu, dmuchawa do słomy, tak więc czyli tutaj sobie zmieniamy. Ja tutaj coś zmieni, bo tu jest jakiś fartuch. Wyładuj. Aha! Kierunek wyładunku, dmuchawa do słomy. Teraz już chyba rozumiem, o co chodzi. Tutaj nie możemy zmieniać sobie chyba kierunku, tylko że może być to raz dmuchawa, a może być w przypadku siana, że po prostu będzie się wysypywało, jak gdyby. Trzeba będzie to za chwilę zobaczyć, bo zobaczcie, jest dmuchawa do słomy. Później wciskam, wyładuj. To być może
rozcina po prostu tylko siano i wyładowuje na prawą stronę. Tak mi się wydaje. Tak to będzie działało, chociaż nie jestem do końca pewien, czy to tak będzie działało. Zobaczymy. Dobra, pyk. Tutaj mam belkę słomy, to przywiozłem tą już jedną belkę z pola. I w sumie siano też tutaj mam na gospodarstwie, bo zobaczcie, tam jest mnóstwo siana. Jeszcze. I teraz tak, można to na myszkę, bo tutaj mamy możliwość załadowania tej belki. To działa na myszkę, ale też na przyciski. Z tego co mi się wydaje, JN. Tak, JN. Pod N sobie rozkładamy to. No i zobaczymy, czy nam uda się załadować tą belkę. Mam nadzieję. Dobra, niby tak trochę niekoniecznie dobrze to chyba chwyciłem. Spadła mi, dobra. Będziemy musieli, tak już wiem, że musimy w miarę dokładnie. Tu nie ma jakiegoś takiego systemu, że nam się belka gdzieś tam przyklei do czegoś, czy coś takiego. Nie, tutaj trzeba wjechać. No i niby jest ten mechanizm załadunku, ale on będzie tutaj na start. No troszeczkę tutaj powoduje jakieś tam problemy. Słuchajcie, a przynajmniej ja nie za bardzo tak ogarniam to. Podejrzewam to raczej tak, raczej bym swoje umiejętności tutaj. O właśnie, no widzicie. Złożył Anton samokrytykę, no i powiezło. Proszę bardzo, wrzucamy jedną. Pyk. On się wpycha i tu wydaje mi się, że dwie, no tak jest napisane w opisie, że dwie spokojnie tu wejdą. Dobra, tak więc lecimy. I teraz chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To idealnie, bo tutaj trzeba troszeczkę krów trochę pościelić. I teraz chciałbym zobaczyć, jest teraz wyładuj u, a jakbym to wcisnął i dmuchawa, zobaczymy. Chociaż w przypadku, bo zobaczcie, jest taka opcja i teraz tak. Dobra, teraz już widzicie, co, jakieś szaleństwo się tam dzieje. A jak zmienię tą dmuchawę, to chyba też będzie podobna sytuacja. A nie! Widzicie? To o czym mówiłem, że tu będzie tego typu sytuacja, że dmuchawę będziemy włączali przy słomie, natomiast przy sianie chyba być może nawet nie będzie takiej opcji. A więc o to chodziło. Czyli nie można zmienić w ogóle, no bo tak popatrzałem sobie z jakiej paki. Tutaj nic nie widać, żeby można magicznie zmienić sobie ten kierunek rozładunku. Tu jest jakiś fartuch, coś, tak jest tutaj. Się szaleństwo będzie działo tylko i wyłącznie z prawej strony. Tak więc tak mi się wydaje, że to. Tak więc takim tropem tutaj doszedłem do tego. Dobra. No jak widzicie, no jest tutaj elegancko, to fajnie wygląda. Fajna animacja, podoba mi się. Krowie chyba też się podoba. Nie wiem, ile tutaj tej słomy tutaj wchodzi, ale za chwilę chyba będzie pełno. Nie no, spoko. Też mi się podoba to, że to wiecie, ta słoma, wrzucicie tą belkę i ona nie zrobi bzzz, już jest powiedzmy rozścielone to, tylko zajmuje to po prostu ileś też czasu, żeby po prostu to rozładować. Załadowałem sobie belkę siana i w ogóle zaraz sprawdzimy, czy jest jakaś opcja. Jest dmuchawa do słomy niby, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy jak włączę tą dmuchawę do słomy, czy to po prostu te siano też tak będzie tam gdzieś leciało sobie, czy też nie. No zaraz to sprawdzimy. A, widzicie, w ogóle nie ma jak gdyby, nie ma takiej opcji. Tak więc musimy to zmienić. O, i teraz. Tak więc, nie no, świetnie to jest zrobione. Tak mi się domyślałem, że to w sumie jest niekoniecznie ścielarka, tylko taka maszyna, która też karmi. W tym sensie, że jak gdyby belkę rozwala, rozcina tą belkę. O, i mamy siano, słomę w takiej sytuacji. Czyli ja powiem wam, że akurat tym sprzętem to jestem zainteresowany kupnem tego typu sprzętu, ponieważ to sobie też nakarmimy krowy, bo już kiszonki praktycznie nie mam, to będę je karmił teraz chyba, znaczy kiszonki TMR-u nie ma, więc będziemy chyba sianem też karmili trochę. Fajnie to wygląda. I tym sprzęcikiem jestem zainteresowany, kupnem takiego sprzęcika jestem zainteresowany, ale
momencie, wiecie kiedy? Kiedy będę miał maszynę, znaczy oborę z tym automatycznym, z tym robotem do robienia TMR-u. I wtedy nie wiem, jak tam wygląda kwestia ścielenia. Będę potrzebował chyba jakąś ścielarkę, co nie? Tak więc najprawdopodobniej będzie właśnie zakupiona wtedy ta maszynka, ponieważ będzie używana do ścielenia. Bo z obornika nie chcę rezygnować, obornik jak najbardziej będzie tutaj używany u krów. Chociaż jeszcze tutaj nie jest postawiony silos, ale to na dniach też będzie postawione. Na pewno, tylko jeszcze zainwestujemy trochę w sprzęcik, a później na pewno będzie ten obornik u krów robiony, bo jak widzicie, mam tutaj, robię ścielenie, tak więc chcę wykorzystać też ten obornik. Tyle, jeżeli chodzi o prezentację tych maszynek. Dwie, jestem co najmniej zainteresowany kupnem dwóch maszyn. Jakie są tutaj moje wrażenia? W sumie spoko, są maszynki. Cena jest dosyć duża z naszej perspektywy, no jak gdyby to nie jest chyba te DLC za bardzo kierowane w stosunku na przykład do europejskich graczy, no ale gracze zza oceanu, oni są zapewne szczęśliwi, że mają właśnie ich lokalną markę i tutaj widać ta amerykańskość, szerokie te maszyny takie, no taka dosyć solidna konstrukcja, to widać, że to ciężkie jest i tak dalej. Dobra, tyle jeżeli chodzi o tą prezentację. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton.